Loża radiowa. Jak się panu jechało tutaj przez Opolszczyznę do Prudnika? No, panie redaktorze, o tej porze, sobota późnym popołudniem, muszę powiedzieć, że za wyjątkiem jednego spotkania z ciągnikiem rolniczym, który jechał z dużą przyczepą, bardzo wygodnie, komfortowo wręcz. Nie było żadnych problemów tutaj po drodze. Jadę z Wrocławia, zjechałem na zjeździe autostradowym na początku Województwa Opolskiego, patrząc ze strony Wrocławia, i tak jechałem tutaj drogami. Dobre mamy drogi? Tak, panie redaktorze, no, robi wrażenie obwodnica Nysy. Z tego się bardzo cieszę, że wreszcie zafunkcjonowało. Przecież byłem w Nysie, kiedy jeszcze byłem posłem opozycji, poproszony przez moich kolegów parlamentarzystów, i rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego obwodnica Nysy się nie buduje, a wszędzie jest pełno deklaracji, bo przecież pamiętamy billboardy, na których były właśnie takie hasła i deklaracje: budujemy obwodnicę, której nie było. Teraz obwodnica jest. Jest to bezpieczna droga. Jestem pod wrażeniem. Chciałbym, żeby większość dróg tutaj na Opolszczyźnie właśnie miała taki charakter i taką klasę. Problemem tutaj naszego województwa jest to, iż na autostradzie A4 no, tworzą się zatory. Czy zatem widzi pan jakąś możliwość zbudowania tego trzeciego pasa, który udrożniłby przejazd właśnie tą strategiczną drogą ze wschodu na zachód? Panie redaktorze, wpierw należy zdefiniować przeszkody w postaci obiektów nad autostradą. Ja wiem, że te obiekty mają zawężone światło i pas awaryjny pod tymi obiektami tak naprawdę nie istnieje. To są te wąskie gardła, to jest przede wszystkim ten element. Dzisiaj mówimy o konieczności rozbudowy autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. I dzisiaj mówimy o konieczności modernizacji, zwiększenia, polepszenia parametrów, ale przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa na autostradzie między Wrocławiem a Krzyżową. No i będzie okazja do tego, żeby przeanalizować całość prac na autostradzie A4, albo inaczej, przeanalizować możliwości autostrady A4 w koniec 2018-2019 rok, bo to, co było jak najbardziej korzystne z punktu technicznego, przejazdowego przed 10 laty, dzisiaj wyczerpuje w wielu przypadkach swoje możliwości techniczne. Proszę też powiedzieć, bo to jest taki problem, o który często pytają samorządowcy, ci powiatowi, czy będzie być może możliwość większych pieniędzy, większych nakładów finansowych właśnie, aby samorządy powiatowe mogły remontować drogi, bo są w najgorszej sytuacji, nie mają takich dochodów własnych jak na przykład gminy czy samorządy wojewódzkie. Panie redaktorze, o tym będę mówił dzisiaj na spotkaniu. To jest jeden z elementów tak zwanej piątki Morawieckiego. Pan premier Mateusz Morawiecki przed kilkoma tygodniami na kongresie zapowiedział Fundusz Dróg Samorządowych, wielki program dedykowany samorządom. Przypomnę, 5 miliardów złotych w ciągu roku kierowane do samorządów na wsparcie inwestycji samorządowych, gminnych, powiatowych. I tutaj bardzo ważna kwestia, będzie możliwość zwiększenia dofinansowania w przypadku gmin o niskich dochodach, czyli nie tylko te gminy, które dysponują środkami finansowymi i które do tej pory korzystały, czy mogły korzystać ze wsparcia z środkami budżetu państwa, inwestycji na drogach samorządowych, ale także i te gminy i powiaty, których budżet jest bardzo skromny, które dochody są bardzo skromne, będą mogły skorzystać z dofinansowania, i to w dużej części. Zakładamy, że nawet do 80% wartości inwestycji. A co w ramach Krajowego Programu Kolejowego Zyska Opolszczyzna? Czy na przykład myślicie państwo o elektryfikacji niektórych linii? Tu jest taki stary problem związany z trasą Kędzierzyn-Koźle-Nysa. No, od dziesiątków lat nie możemy doczekać się elektryfikacji tej chociażby linii. Realizujemy Krajowy Program Kolejowy. Przypomnę, to wielki program w tej perspektywie unijnej. To jest 67 miliardów złotych. Przygotowujemy także inwestycje na kolejną perspektywę unijną. Zakładamy, że
nakłady na modernizację szlaków kolejowych nie będą mniejsze niż obecnie, więc będą to kolejne wyzwania. Ja myślę, że te inwestycje właśnie, które oczekują na realizację w kolejnej perspektywie będą mogły być uwzględnione. Panie ministrze, jesteśmy tutaj w regionie przygranicznym, Opolszczyzna graniczy z Czechami. Czy można się spodziewać, iż no powiedzmy rząd zwróci większą uwagę na polepszenie tej komunikacji z naszymi południowymi sąsiadami? Mam tu na myśli zarówno trasy drogowe, jak i kolejowe. Tak, panie redaktorze. Ważna jest też nasza stała współpraca bilateralna pomiędzy Czechami a Polską. Współpraca transgraniczna. Bo też warunki po stronie czeskiej muszą odpowiadać naszym potrzebom. Nie mogą tam występować ograniczenia w tonażu, jeżeli chodzi o dopuszczalny nacisk na osie. Z naszej strony również musimy dbać o to, ażeby bezpieczeństwo na tych drogach było większe. Dzisiaj o rozwoju gospodarczym w dużej części decydują logistycy, decydują ci, którzy wybierają nie tylko szlaki komunikacyjne, ale wybierają przede wszystkim miejsca do inwestowania, miejsca do realizacji wielu przedsięwzięć gospodarczych. Stąd też, jeżeli chcemy być atrakcyjni pod względem gospodarczym, musimy rozwijać infrastrukturę drogową w sposób zrównoważony. Zresztą to jest taki główny element strategii zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj mówimy, nie ma Polski A, nie ma Polski B, nie ma tej Polski, gdzie koncentrujemy wysiłek inwestycyjny i tej Polski, która musi czekać. Dzisiaj mówimy, że każdy ma prawo do tego, żeby te inwestycje prowadzić, dlatego też mówimy, że Polska jest jedna, Polska jest od A do Z. Dlatego też przygotowujemy wiele inwestycji, przygotowujemy dokumentację techniczną, żebyśmy nie byli zaskoczeni, tak jak w czasie, kiedy objęliśmy rządy, gdy mieliśmy puste półki, jeżeli chodzi o projekty kolejowe. Myślę, że tutaj elektryfikacja linii, o której Pan mówi, również będzie, doczeka się realizacji i to w czasie bardzo określonym. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Loża radiowa.